my, no to tak intensywnie, to zbieramy 3 dni, 4-5 osób z domu, które pracuje po 10-12 godzin. Jak co roku czekamy z utęsknieniem za święto Bożego Ciała, ponieważ żyjemy tym świętem, tęsknimy. Jest to takie święto inne. Siostry starsze i my najmłodsze z pokolenia chcemy też przekazać tą tradycję swoim dzieciom, no i wnukom. Raz z rodzeństwem gramy w orkiestrze Dentej, która również uczestniczy w procesji, by upiększyć nasze święto. Drogi to były obsadzane takimi grzesinkami. Jedni przybywali piaskiem, drudzy jeszcze na to co jakiś czas tam kwiatek włożyli. Z każdego ołtarza każdy na wąskę złamał tej grzesiny. No to każdy brał do domu jako dodatek szczęścia, no, błogosławieństwa Bożego. Taka tradycja została aż po dzisiejszy dzień. Boże Ciało, jak ja pamiętam, to żeśmy ubierali bramy. Zbijane były 3 takie świerki do kupy. Jeden tak na poprzyk, a 2 w dłużkę. Te bramy były owijane świerkiem, a kwiaty żeśmy robili z bibuły i żeśmy wplatali w ten. No to żeśmy tak robili tą bramę w ten sposób, bo że na środku wychodził takie 3 zęby u góry. I no i tutaj później drogę tą, jak szła procesja, to żeśmy szli i każdy na swoim polim tam, czy tam tym domem sobie tą drogę ubierał, a drudzy znowu z innych wiosek pomagali. W naszym rodzinnym domu, to ta tradycja będzie jeszcze trwała długo, bo wszystkie dzieci są bardzo zaangażowane i znam wiele rodzin, gdzie młodzi są zaangażowani. Prosto. 3, 4. Przerzuć Sebastian. Sąsiad, przenieś to. Do góry równo. I oni później widłami będą. Trzymaj. Monika, ciągnij trochę. Od 2 stuleci zgodnie z tradycją wierny lud zmierza Twe Jezu święto Bożego Ciała do świńci mierza. Kwiaty pól, kwiaty łąk, łany zbóż, liście drzewa, wszystko to z nami śpiewa, Chryste chwałę swą. Bywa czas, że są bzy i tak zwane buldynesy, kaliny, peonie. Tak mamy sadzone, ale najczęściej tak wyjdzie, że mało kiedy ten nasz kwiatek z ogrodu utrafi na tą procesję. Odcinek ma około 100 metrów. Przy takim intensywnym ubieraniu granica około 20 osób u nas było. Teraz dzisiaj jesteśmy zmęczeni na przykład bardzo, ale już czekamy, co będzie za rok. Fenomen tej parafii, w której mam zaszczyt być proboszczem, upatruję przede wszystkim w wielkiej wierze tych ludzi. I choć jest to niewielka wspólnota, to jest bardzo zjednoczona, szczególnie w uroczystość Bożego Ciała. Tu nie ma ważniejszych, mniej ważnych. Wszyscy
pragną budować to dzieło, aby w ten sposób wyrazić swoją wiarę, to co czują w swoim sercu. Spiecimierskie Boże Ciało to Pan Jezus idący drogami naszej parafii. Drogi wysypane kwiatami na Jego powitanie i uwielbienie. Taki sposób świętowania wybrali nasi przodkowie ponad 200 lat temu. My tą tradycję kontynuujemy i przekazujemy następnym pokoleniom. Cieszy mnie to, że ktoś przeszedł, że zobaczył. To, że zniszczone, to już sobie myślę, jutro będzie sprzątnięte, przyjdzie deszcz, będzie czyściutko. Pierwsze zdjęcie, biało-czarne, posiadamy z roku 1958. Pierwsze zdjęcie, kolorowe, z 1977. Wcześniejsze dokumenty w wersji pisanej nie zachowały się. Zgodnie z przekazem naszych dziadków, trasa Bożego Ciała przed wojną była znacznie krótsza. W latach powojennych poruszała się różnymi drogami. Kilka lat temu część drogi została wyremontowana i utwardzona przez gminę. Od kilku lat idzie tą samą trasą. Nasi rodzice już to robili, no teraz tak po kolei, idzie z pokolenia na pokolenie. Wszyscy są zaangażowani, a oni już rano mówili, wczoraj wieczorem mówili, mamo, mamo, tylko obudź nas tak, co my zdążymy. Także musiałam wcześniej obudzić i już zadowoleni są, że mogą pomagać. Teściowa ma zapisane, że tutaj u nas już jest ołtarz od 123 lat. Tak długo i to już po prostu z dziadków, na dzieci dalej jest przekazywane. Najpierw trzeba pasek zrobić taki równy i później się te kwiatki układa, tak nie? To tak z głowy przychodzi. Albo tu mamy właśnie takie kółko, albo taką kratkę i też tak idzie według tego, nie? I sypie się kwiatki do tego, nie? Przeszło kilometr chodnika jest ułożonego dzisiaj tu w kierunku ujazdu. Praktycznie może ze 3-4 pokolenia na pewno to już trwa. Bardzo, bardzo długo. Wiem, jak babcia mówiła zawsze, że to już pamiętała, to na pewno już kupę lat to już jest w innej wódce tradycją.